Jesteśmy w Winnicy Żak na Podkarpaciu w powiecie jarosławskim. Jest to młoda winnica, która dopiero powstaje. W tym roku zaczynamy sprzedaż wina. Zawsze jakby kochałem wino, bo uważam, że wino jest napojem takim żywym, biologicznym, ono się zmienia. To nie jest tak, że po zakończeniu procesu, po butelkowaniu, wino już jest zawsze takie samo. No, tutaj mamy butlę z argonem, które używamy do zbiorników plastikowych, które są niepełne. W ten sposób wpuszczamy argon, który jest cięższy od powietrza i zabezpiecza wino przed butleniem. Z tego przekroju odmian, który mamy, no możemy zrobić w zasadzie wszystkie rodzaje wina. Począwszy od win białych, wytrawnych i półwytrawnych, kończywszy na winach słodkich, robionych metodą appassimento, czy win musujących, tak zwanych petnatów. Ja jestem miłośnikiem astronomii od wielu lat, należę do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Zawsze gdzieś ta głowa mi wędrowała do góry. Zawsze te gwiazdy były dla mnie czymś ciekawym. Niejednokrotnie się przekonałem, jak rozmawialiśmy z miłośnikami astronomii, nie jednej nocy, że aby obserwować niebo, trzeba mieć jakąś specyficzną wrażliwość. Bo zawsze się ludzie dziwią, dlaczego my, miłośnicy astronomii, siedzimy po nocach, marzniemy i oglądamy te białe kropki na ciemnym niebie, nie? Większość ludzi dziwi się, że my potrafimy się tak poświęcać, żeby gdzieś tam siedzieć po zimnych nocach i obserwować, czy fotografować, nie? I to jest ta taka wrażliwość na naturę, no bo to jest jakby dla mnie absolutnie, jestem przekonany, że to jest ta wrażliwość. I tak samo wino jest produktem zupełnie naturalnym. Praca na roli w ziemi z winoroślami też jest jakby taką pracą w naturze. Ja nie używam żadnych ani herbicydów, chwastów nie likwiduję chemicznie. Wszystko robię mechanicznie, metodami naturalnymi. Moje winogrona nigdy żadnych randapów nie czuły, nie widziały i nie będą widzieć. I tak samo jest i z winem. I wino też robię naturalnie i myślę, że to jest ta wrażliwość na naturę. To bez wątpienia. Jestem przekonany.